Miniony rok w regionie wałbrzyskim był jednym ze spokojniejszych z punktu widzenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ratownicy wyjeżdżali do pożarów najrzadziej, licząc od 2006 roku. Zanotowali za to najwięcej jak dotychczas fałszywych alarmów. Z początkiem marca każdego roku strażacy zbierają dane statystyczne za rok miniony. Na ich podstawie oceniają stopień zagrożenia poszczególnych gmin w powiecie i planują swoją pracę na rok bieżący. Najwięcej zdarzeń, bo aż 1162, zanotowano na terenie Wałbrzycha. Najmniej, bo tylko 27 w Jedlinie-Zdroju. Dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła liczba zdarzeń w Czarnym Borze, a spowodowane to było głównie przez powódź, jaka nawiedziła tę gminę. Patrząc na ostatnie 10 lat, można powiedzieć, że to był jeden z najspokojniejszych okresów w tym dziesięcioleciu. Nie było jakichś anomalii pogodowych, także to też spowodowało, że tych zdarzeń było mniej. Ale z drugiej strony było kilka zdarzeń medialnych o zasięgu ogólnopolskim, gdzie niestety doszło do ofiar śmiertelnych, a przynajmniej rannych wśród mieszkańców czy osób. No, warto tu wspomnieć przede wszystkim o katastrofie budowlanej na terenie zakładów porcelany Książ w Wałbrzychu, o wybuchu na ulicy Starochowickiej w Wałbrzychu, o wybuchu w Gorcach w budynku mieszkalnym, czy dużych pożarach w Wałbrzychu na osiedlu Rusinowa czy w Jedlinie Zdroju. Ale podsumowując, był to rok spokojny, ale też nie taki, żeby można było powiedzieć, że nic się nie działo. Łącznie strażacy zanotowali na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego 1795 zdarzeń, w tym 744 pożary i 971 zagrożeń miejscowych. Jednostki Straży Pożarnej średnio interweniowały około 5 razy na dobę. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów okazały się umyślne podpalenia. W 2013 roku doszło do 439 takich zdarzeń. Najczęściej dochodzi do nich w okresie wiosennym, kiedy nasila się zjawisko wypalania traw. W 101 przypadkach pożary spowodowane były nieostrożnością osób dorosłych w posługiwaniu się ogniem, w tym papierosami i zapałkami. Spośród innych zdarzeń niż pożary, najczęściej, bo aż 139 razy, strażacy interweniowali przy usuwaniu skutków gwałtownych opadów. 105 zdarzeń było następstwem silnych wiatrów. W 82 przypadkach zawiniły wady konstrukcji budowlanych bądź ich nieprawidłowa eksploatacja. Fałszywe alarmy, których było najwięcej w ciągu ostatnich kilku lat, bo aż 80, spowodowane były nie tylko przez nierozsądne osoby, ale wynikały również z usterek automatycznych systemów ostrzegania pożarowego. Mieszkańcy Wałbrzycha i regionu mogą jednak czuć się bezpieczniejsi niż w ubiegłych latach, ponieważ nasi strażacy są coraz lepiej wyposażeni i gotowi nieść pomoc w przypadku praktycznie każdego możliwego zagrożenia. Pod względem inwestycyjnym był to kolejny udany rok. Faktycznie udało się zastąpić czy pozyskać miejsce najstarszego naszego samochodu, 29-letniego samochodu ratownictwa technicznego. Nowy samochód tego typu, wartości prawie 1 200 000, więc jest to duży sukces. Oprócz tego udało się doposażyć grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego i poszukiwawczo-ratowniczą, także generalnie pozyskaliśmy w zeszłym roku sprzęt wartości 1,5 miliona. Oprócz tego udało się też prowadzić pewne inwestycje związane z budynkiem przy ulicy Ogrodowej. Praktycznie na ukończeniu już jest boisko, którego wykonanie rozpoczęto, przetarg i wykonanie rozpoczęto w zeszłym roku. Spośród najważniejszych zadań na rok 2014 komendant Grzegorz Kułak wymienia m.in. termomodernizację dwóch budynków jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 przy ulicy Przemysłowej. Wniosek na dofinansowanie tej inwestycji został pozytywnie rozpatrzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale z powodu dużej liczby zgłoszeń trafił na listę rezerwową i czeka na wolne środki. Komendant zapowiada też zakup pojazdu typu quad na potrzeby grupy poszukiwawczo-ratowniczej oraz specjalistyczną pompę dla grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Wkrótce wałbrzyszanie będą mieli okazję podziwiać zmagania najlepszych jednostek strażackich z województwa dolnośląskiego, ponieważ Wałbrzych będzie gospodarzem wojewódzkich zawodów w sporcie pożarniczym.